5 marca bieżącego roku w pododdziale 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Czarnego, zaproszeni przez dowództwo. Panie pułkowniku, oficer ośrodka szkolenia, kapitan Sokolski, melduje pod oddziału ośrodka na uroczystej zbiórce do kart przysięgi wojskowej. Czołem, panie pułkowniku. Ośrodek, baczność! Żołnierze młodego rocznika, 10 kroków na wprost, marsz! Delegacja żołnierzy, wyróżniona złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru, marsz! Do! Przysięgi! Proszę powtarzać słowa roty przysięgi. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam. Przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić się niepodległości i granic. Bronić się niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Wszyscy! Masz. Żołnierze młodego rocznika, w ten wprost, 10 kroków na wprost, marsz! Szanowni Państwo, witam Państwa w jednym z pododdziałów 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów. Mam zaszczyt dowodzić tą brygadą pułkownik Jerzy Michałowski. Szanowni Państwo, przed chwilą synowie wasi złożyli przysięgę na sztandar jednostki, na którym wypisane są słowa Bóg, honor i ojczyzna. Ze słowami tymi przez wieki całe żołnierz polski z szablą i bagnetem walczył o wolność ojczyzny. Słowa te są dalej aktualne. W imieniu zgromadzonych tu rodziców z okazji przysięgi wojskowej składanej przez odbywających zasadniczą służbę wojskową żołnierzy
pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje naszym synom i życzyć dalszych sukcesów w trudnej, ale jakże zaszczytnej służbie ojczyźnie. My, rodzice, a przede wszystkim matki, ogromnie przeżywamy, kiedy nasi synowie opuszczają swój rodzinny dom na dosyć długi okres czasu, aby odbyć zasadniczą służbę wojskową. Tęsknimy i całym sercem jesteśmy z nimi. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że służba wojskowa jest odpowiedzialna i trudna, ale jednocześnie wiemy, że synowi nasi podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej nie tylko odbywają harducha, wytrzymałość, kondycję fizyczną, ale w wielu przypadkach uczą się zawodu, wracając do rodzinnych domów, bardziej dojrzali i przygotowani do życia. Najbardziej zasłużeni żołnierze, wyróżniający się ponad przeciętnymi wynikami podczas szkolenia, zostali nagrodzeni urlopami oraz listami gratulacyjnymi dla rodziców, które wręczył dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej, pułkownik Jerzy Michałowski. Dziękuję uprzejmie. Gratuluję Ci, kolego. Proszę bardzo. Thank you.